Witam wszystkich, z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z Farminga 19. Dzisiaj mam wam do pokazania coś ciekawego, gdyż jak wiadomo w Farming Simulatorze 22 pojawi się sadownictwo i co za tym idzie możliwość uprawy winogron oraz oliwek. Lecz nie musicie czekać do premiery Farminga 22, by móc pracować w sadzie, jedyne czego potrzebujecie to kilka modyfikacji i będziecie mogli zająć się sadownictwem w Farming Simulatorze 19. Więc tak, mapa, na której się znajduje, to jest Ischia Farm. Swoją drogą wszystkie modyfikacje, z jakich dziś będę korzystać, znajdziecie w opisie pod filmem, lecz zanim je omówię, to będę chciał pokazać tutaj parę rzeczy, czyli na przykład wygląd mapy. Prezentuje się ona w ten sposób i ma kilka nietypowych upraw, jak na przykład winogrona czerwone, winogrona białe, oliwki, migdały, sorgo i jeszcze groszek do tego, czyli całkiem ciekawe uprawy, lecz ja dzisiaj skupię się tylko i wyłącznie na winogronach, które wyglądają następująco i zaraz przejdę do ich zbierania. Tutaj mam specjalnie do tego przeznaczony kombajn New Holland Braut, tak więc wsiadam, odpalam i zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Jeszcze tylko muszę kombajn rozłożyć. No i dobra, zaczynamy zbieranie winogron. Z tyłu tutaj widać, że wylatują resztki, podczas kiedy same winogrona pojawiają się tutaj w zbiornikach po boku. Teraz jest ich dosyć mało, więc za bardzo tego nie widać, ale potem będzie widać bardziej. Czyli to jest w sumie bardzo podobne do tego, jak to wyglądało w Pure Farmingu, jak zbieraliśmy oliwki, w sensie bardzo podobny kombajn, z tym, że tamten był innej marki. Natomiast ten jest marki New Holland i dokładnie taki sam, w sensie nie wiem, czy to będzie dokładnie ten sam model, nie dam sobie ręki uciąć, ale to też będzie New Holland Braut. W 22 przeznaczone będzie do zbierania oliwek oraz winogron. No tutaj niestety nie jest to najładniej wyglądający kombajn w farmingu, jeżeli chodzi o wykonanie, ale i tak wiadomo, szacunek dla autora, że zrobił coś takiego. Więc animacji też tutaj nie ma nie wiadomo ile, ale i tak mówię, szacunek, że zrobił coś takiego i możemy już się pobawić w winogrona, w sadownictwo, czy też w oliwki w Farming Simulatorze 19. Ja sobie tutaj trochę pozbieram tych winogron, a potem pokażę wam, jak tutaj sadzić winogrona, bo trzeba do tego ściągnąć specjalną sadzarkę. Plus jeszcze pokażę wam taki specjalny opryskiwacz i też będę chciał sprzedać same winogrona. Stoi też tutaj ciągnik z przyczepą. Ona była chyba w zestawie z tym kombajnem. Nie, inaczej. Mapa jest do ściągnięcia oddzielnie. Kombajn też trzeba ściągnąć oddzielnie i na stronie, gdzie się ściąga kombajn, na ModHubie też są linki do ściągnięcia zarówno specjalnej sadzarki, jak również są linki do ściągnięcia przyczepy, która jest tam podczepiona do sztajera. I to jest jedna rzecz. Opryskiwacz to jest też oddzielny mod i jeszcze mam mod na fenda, ale to zaraz. Najpierw będę chciał tutaj maksymalnie uzupełnić zbiorniki. Sady nie mają tutaj kolizji, więc możemy sobie jeździć w ten sposób i tak dalej, przejeżdżać przez te krzaki, to nie ma problemu, bo wiadomo, że w 22 ta kolizja będzie, więc trzeba będzie jechać bardzo równo, ale tutaj po prostu tej kolizji nie ma. I na przykład, jeżeli chcemy się sadu pozbyć, to możemy się przejechać pługiem bądź kultywatorem i po prostu usuniemy te drzewka, więc tutaj wiadomo, że w 22 będzie to w ten sposób, że za pomocą trybu budowania będziemy te sady stawiać, a tutaj korzystamy z sadzarki takiej samej jak do drzew i wtedy możemy sobie tworzyć sady gdzie chcemy, jak chcemy i zresztą zaraz wam to pokażę. Co ciekawe, w tym kombajnie jest opcja zatrudnienia pracownika, ale ja jestem ciekaw, czy to w ogóle by jakoś działało, aż korci mnie, żeby sprawdzić, ale zbiorę jeszcze tutaj dwa rządki i potem się ewentualnie sprawdzi, czy to w ogóle będzie miało ręce i nogi. Tutaj jest zresztą skup, który nazywa się piwnica i można sprzedawać w tym miejscu winogrona, co będę chciał później uczynić.
Więc jak widzicie, jak ktoś bardzo chce, to może sobie w 22, może sobie z 19 zrobić 22. Wiadomo, że wygląda to trochę inaczej, ale jednak zawsze to coś. Już tutaj widać, że całkiem sporo jest winogron w zbiornikach, czyli mam 54%. I zaraz przetestuję, czy faktycznie pracownik by dał tu sobie radę, bo da się zatrudnić, ale ja mu coś nie wierzę. Także to będzie taki jeszcze jeden eksperyment, ale czekajcie, podjadę z tej strony. Dobra. I jak już tam będę pod koniec, to zatrudnię pracownika i zobaczymy, co on tu będzie robić. Bo jak ogarnie zbieranie tutaj, to powiem, że szacun, bo nie spodziewałbym się. A tu, no zobaczymy, zaraz zobaczymy. Czyli spróbuję go zatrudnić teraz. A on ma dosyć daleko do przejechania. Okej, to w międzyczasie, jak on tam będzie jechać, zaraz tu wrócę i go skontroluję. To pokażę wam, jak wygląda sytuacja z sadzeniem. To jest specjalna sadzarka, o której wcześniej wspomniałem i ona wyróżnia się tym, że można na nią właśnie załadować winogrono. Tylko nie wiem, gdzie ona jest w sklepie. Za bardzo, czekajcie, ona jest w kategorii sprzęt leśniczy? Nie, a w kategorii sadzarki? Tutaj jest, dobra, w kategorii sadzarki. To jest ta sadzarka, ona ma, jak widzicie, możliwość sadzenia białych winogron, czerwonych, plus do tego jeszcze nie wiem, co to jest i to też nie wiem, co to jest. Ikonka bliżej mi nieznana. I trzeba jeszcze kupić dodatkowo paletę rozsadową. Tutaj jest z czerwonymi winogronami, tutaj z białymi winogronami, oliwki i migdały. Jak już to mamy, to rozpoczynamy sadzenie, które wygląda dokładnie tak samo jak sadzenie chociażby... A nie, dobra, myślałem, że nie kupiłem tego pola, a jednak kupiłem. No i tutaj sadzenie wygląda dokładnie tak samo jak sadzenie czy to drzew, czy to poli energetycznej. Czyli trochę to schodzi. Wiadomo, że dobrze by było zatrzymać... Wiadomo, że dobrze by było utrzymać odpowiednią odległość między tymi rzędami. No ale w sumie tutaj nie ma co więcej pokazywać. Tak wygląda sadzenie i tu mi pokazało, że pracownik ma pełny zbiornik. Aha, dobra. Okej, on nie zdążył zawrócić, bo już ma pełne zbiorniki i je w ten sposób... Patrzcie, on chciał mi wysypać na ziemię te winogrona. Nie, chwilkę. Jak to złożyć? Co on tutaj zrobił, ten pracownik? Zatrudni na chwilę, to już jest problem, nie? On chciał je wyładować, czy co? Nieważne. Podjadę tam zaraz z przyczepą i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To dziwne. No ale wiecie, jak to bywa z modami. Czasami... Nie wiadomo do końca, czego się spodziewać. Myślałem, że wiecie, po prostu stanie i będzie czekać, aż ja tam podjadę czy coś. A on w ten sposób to rozłożył. O, tu są z drugiej strony białe winogrona. Kurczę, chyba wiem, o co mu chodziło. Ja muszę teraz tak podjechać, o ile dam radę. O, dobra, jest. I winogrona się wysypują. Gdybym ja kierował, no to mógłbym, wiecie, najpierw podjechać pod przyczepę i dopiero wtedy te zbiorniki podnieść, ale pracownik tutaj zachował się po prostu po swojemu. Więc ja chcę zobaczyć, czy on tutaj w ogóle... Jak to teraz złożyć? Co on tutaj zrobił? Nie mogę tego złożyć w żaden sposób. Czekajcie, klikam wszystko, co się da. O, dobra. Już się udało. Więc zatrudnię tu pracownika i zobaczmy, czy zawróci. Bo będę zdziwiony. No i zakończył pracę, czyli tak jak się spodziewałem. On nie ogarnie pracy w sadzie, musimy to robić sami.
to ja teraz pojadę sprzedać winogrona. Zresztą tutaj można zobaczyć skupy, w których możemy to zrobić. Czyli albo piwnica, albo sklep właśnie warzywny. A czekajcie, bo chcę zobaczyć, jak wygląda tekstura. Żeby sobie potem porównać, jak będzie to wyglądać w 22. No i wysypujemy. I dostałem za to 18 tysięcy euro. Czyli całkiem, całkiem. I tutaj jeszcze jedna rzecz, chyba ostatnia, jaką chciałbym wam dzisiaj pokazać. Czyli to, że również znalazłem na ModHubie specjalny opryskiwacz sadowniczy. Prezentuje się następująco. Plus jeszcze do tego mam taki fajny Fendt 300 Vario. Co prawda ten Fendt nie jest takim typowym ciągnikiem sadowniczym, jak chociażby ten, który można było widzieć na zwiastunie 22, ale jak widzicie, jest na tyle mały, że mieści się bez problemu między winogronami. Czyli macie w opisie pod filmem pełny zestaw, by móc zajmować się czy to oliwkami, czy winogronami, czy tam jeszcze migdałami. Od procesu sadzenia, poprzez nawożenie, aż do samego zbioru. Ok, więc na dzisiaj z mojej strony to już chyba wszystko. Pobierajcie, testujcie i dajcie znać w komentarzach, jak wam idzie praca w sadzie. Chyba że już znaliście te modyfikacje wcześniej i już wcześniej pracowaliście w sadach, to również możecie o tym wspomnieć. Tak więc, jeżeli wam się ten materiał podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Cześć!